Cześć moi drodzy, zapraszam Was na kolejny materiał z cyklu Kaś wyjaśnia. Jako, że ostatnio materiały o takim zabarwieniu naukowym przyjmowały się na naszym kanale bardzo dobrze, więc postanowiliśmy trochę pociągnąć temat i powiedzieć o jednym z najważniejszych wynalazków naukowych w historii, tak można powiedzieć. O tym, jak ważny jest to wynalazek, może świadczyć fakt, że użyto go wyłącznie dwa razy i zakończył on jeden z większych konfliktów pomiędzy dwoma mocarstwami. Mowa tutaj o bombie atomowej, czyli sposobie okiełznania energii atomowej w sposób, można rzec, barbarzyński, ale też sam fakt posiadania tak dużego arsenału nuklearnego na świecie, który mógłby zabić wszystkich ludzi, całą populację kilkukrotnie, być może sprawił, że nie było już III wojny światowej, ponieważ wszyscy tych bomb atomowych się boją. Jak w ogóle działają bomby atomowe, broń nuklearna, broń jądrowa, jakkolwiek by tego nie nazywać? I czym różni się bomba atomowa, taka klasyczna, od bomby wodorowej? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Bombę atomową po raz pierwszy i w zasadzie ostatni użyto dwukrotnie w Japonii w 1945 roku, dokładniej w sierpniu. Amerykanie, zachęceni dobrymi wynikami projektu Manhattan, postanowili przeprowadzić testy polowe, można tak powiedzieć, czyli zrzucić bombę atomową na miasta swojego wroga. Bomby miały być trzy, trzeciej na szczęście nie użyto. Japończycy poddali się po dwóch pierwszych próbach, skapitulowali i w ten właśnie sposób zakończył się konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Japonią, kończący dla Amerykanów i Japończyków czas II wojny światowej. A sama bomba atomowa była wtedy wynalazkiem bardzo niedawnym. Wystarczy wspomnieć, że cały proces, który napędza bombę atomową, czyli rozszczepianie atomów, zostało po raz pierwszy wykonane zaledwie w 1938 roku. I jak z wieloma wynalazkami, od razu naukowcy i wojsko zaczęło się interesować tym, czy można to w jakikolwiek sposób użyć militarnie. Na czym polega to całe rozszczepianie atomów? Żeby to zrozumieć, trzeba najpierw cofnąć się do momentu, w którym naukowcy zrozumieli, że niektóre pierwiastki mogą występować w różnych formach atomowych. To znaczy, wiemy, że atom składa się z jądra atomowego i krążących wokół nich elektronów, albo w przypadku wodoru jednego elektronu. Natomiast samo jądro składa się z protonu i neutronu, albo z protonów i neutronów. Albo tak jak w przypadku wodoru, czyli tego najlżejszego pierwiastka z samego protonu. I o ile liczba protonów w jądrze atomowym w danym pierwiastku nie może się zmieniać, bo liczba protonów w jądrze definiuje to, jaki to jest pierwiastek, więc jeżeli do jądra atomowego wodoru dalibyśmy proton, to w zasadzie stworzylibyśmy już kolejny pierwiastek, czyli jakiś izotop helu. Natomiast okazało się, że do tego protonu można doklejać neutrony. I tak w podstawowej formie wodór ma jeden proton, ale gdy dodamy do niego neutron, powstaje izotop wodoru zwany deuterem. Gdy dodamy kolejny neutron, powstanie kolejny izotop wodoru zwany trytem, który jest niestabilny. I właśnie ta cecha, niestabilność niektórych izotopów, doprowadziła do tego, że odkryto właśnie rozszczepianie jąder atomowych. Okazało się bowiem, że niektóre kombinacje protonu z określoną liczbą neutronów sprawiają, że taki pierwiastek nie wytrzymuje długo w swojej formie i z dużym prawdopodobieństwem rozpada się na dwa inne pierwiastki czy dwa inne izotopy innych pierwiastków. I co też ważne, w wielu takich przypadkach, o ile liczba protonów i elektronów będzie się zgadzać, o tyle bardzo często liczba neutronów, energia tych atomów, tego pierwszego rozbitego atomu i tych dwóch kolejnych nie jest taka sama. Co oznacza, że jakiś neutron albo więcej neutronów zostało w tym procesie rozbicia atomów wyemitowane. Wyemitowana została też energia, a w wielu przypadkach również promieniowanie gamma. Jednym z takich wysokopromieniotwórczych, niestabilnych izotopów jest uran-236. Jeżeli uda nam się go wytworzyć, to mamy 82% szansy na to, że ten pierwiastek ulegnie rozpadowi na dwa inne pierwiastki, dwa inne izotopy i jednocześnie wyemituje nadmiar neutronów, energię i promieniowanie gamma.
Jak taki uran 236 można uzyskać? Odpowiedź najłatwiejsza: bombardując neutronami uran 235 i licząc na to, że ten jeden neutron doklei się do jądra atomowego uranu 235, który jest jak najbardziej stabilnym izotopem, można go trzymać w ręku. Do pewnego momentu masy krytycznej, o czym jeszcze wrócimy, jest on relatywnie bezpieczny i nie wybucha. Natomiast jeżeli dokleimy do takiego uranu 235 jeszcze jeden neutron, powstanie nam właśnie uran 236 ulegający rozpadowi. I być może część z Was już zauważyła tę zależność, że w momencie, kiedy dodamy neutron do uranu 235, powstanie nam uran 236, który się automatycznie rozpadnie, wydzieli porcję energii, wyemituje kolejne neutrony. Te kolejne neutrony mogą trafić w kolejne jądra uranu 235, które zamienią się w uran 236, wyemitują energię, wyemitują kolejne neutrony, które znowu mogą trafić w uran 235 i tak właśnie dochodzi do reakcji rozszczepienia atomowego, reakcji łańcuchowej rozszczepienia atomowego, która jest podstawą działania bomby atomowej, ponieważ przy każdym takim rozszczepieniu uranu 236 w tym przypadku dochodzi do wydzielenia porcji energii. Porcji jak dużej? Z 1 kg uranu 235 można uzyskać 82 terajoule energii. W przypadku wybuchu bomby atomowej mówimy tutaj o eksawatach, czyli 10 do potęgi 18 energii, która wynika z prostego równania, które pewnie znacie, E równa się mc kwadrat, gdzie energia to masa razy prędkość światła do kwadratu. W przypadku bomby atomowej zrzuconej na Hiroshimę, w tej bombie atomowej znalazło się ponad 60 kg uranu, ale tylko około 0,8 kg wzięło udział w samej reakcji rozszczepienia. Później już to wszystko się rozpadło i do rozszczepienia dalej nie dochodziło. Natomiast ubytek masy, jeżeli zważylibyśmy te 0,8 kg, które brało udział w wybuchu bomby atomowej nad Hiroshimę, z wszystkim, co powstało po tym wybuchu, zobaczylibyśmy, że brakuje nam tam 80 mikrogramów. 80 mikrogramów to jest mniej więcej tyle, ile ważyłaby przecięta na pół moneta jednogroszowa, czyli pół monety jednogroszowej. I to jest masa, która wydzieliła energię, która sprawiła, że wszystko w promieniu 1,5 km w Hiroshimie zostało całkowicie zrównane z Ziemią. No dobrze, ale jak zainicjować w ogóle ten proces? Jak sprawić, żeby ta reakcja łańcuchowa zaszła, skoro, tak jak wspomniałem, uran 235 możemy w zasadzie trzymać w sztabkach w ręku i nic się z tym nie stanie? Podpalenie go też nie miałoby większego znaczenia. I tutaj musimy albo przeprowadzić proces bombardowania takiej sztabki elektronami, które wywołałoby tę reakcję, albo przekroczyć masę krytyczną. Masa krytyczna jest całkowicie obliczalna i jest stała. Jeżeli wzięlibyśmy jakiś pierwiastek i utworzyli z niego kulę, to możemy obliczyć, przy jakiej masie tej kuli doszlibyśmy do punktu krytycznego. Taki punkt, w którym mamy pewność, że jeden rozpad atomu wywoła dokładnie jeden kolejny rozpad atomu. To znaczy, że elektrony będą miały prawdopodobieństwo 1 do 1, że trafią w kolejne jądro, wywołają kolejną reakcję, te wyemituje neutrony. I średnio z jednego takiego rozpadu powstanie jeden kolejny rozpad, czyli ta sytuacja będzie w miarę stabilna. Nie dojdzie do natychmiastowej reakcji łańcuchowej lawinowej, która wywoła nam wielki wybuch, ale też nie dojdzie do wygaszenia takiej reakcji. I zasada działania bomby atomowej polega na tym, żeby w jak najkrótszym czasie przekroczyć właśnie tę masę krytyczną. I w przypadku bombardowania Japonii nad Hiroshimą i Nagasaki przeprowadzono testy dwóch sposobów przekroczenia tej masy krytycznej. Jest to tak zwana metoda działa i metoda implozji. Pierwsza metoda wypróbowana nad Hiroshimą, tak zwana metoda działa, polega na tym, że dwa podkrytyczne ładunki uranu znajdują się w pewnej odległości od siebie, połączone tunelem. Natomiast nie mogą się one w żaden sposób połączyć, bo są zablokowane.
Natomiast za jedną z tych porcji uranu znajdował się materiał wybuchowy, który w momencie eksplozji przerywał wszelkie zabezpieczenia i powodował, że niczym pocisk w pistolecie jedna porcja uranu zderzała się z drugą w taki sposób, że masa krytyczna została przekroczona i w tym momencie reakcja łańcuchowa, która wykorzystała ten, tak jak wspominałem, około 1% całej tej masy 60 ponad kilogramów uranu, wywołała eksplozję, która zniszczyła bardzo znaczną część miasta. Druga metoda, sprawdzona w Nagasaki, polegała na tym, że plutonowa tym razem kula została umieszczona w jeszcze większej sferze wypełnionej ładunkami wybuchowymi. Kiedy te ładunki wybuchowe eksplodowały, eksplozja powodowała zwiększenie ciśnienia, a plutonowa kula, która była na granicy, to było około poniżej 5% masy krytycznej, zmniejszyła swoją objętość, zwiększając tym samym gęstość i zbliżyła do siebie wszystkie jądra atomowe, wywołując też reakcję. W tym wypadku to 17% masy wykorzystanego tam plutonu wzięło udział w wybuchu, więc sprawność tej bomby atomowej była procentowo znacznie większa. Podsumowując, w klasycznej bombie atomowej polega na tym, żeby w jak najkrótszym czasie wytworzyć jak najwięcej niestabilnych promieniotwórczych pierwiastków, które emitują kolejne neutrony, energię i w większości przypadków promieniowanie gamma. Żeby to zrobić, musimy jak najszybciej przekroczyć masę krytyczną, czyli zderzyć ze sobą albo skompresować w sobie pewną porcję izotopu mniejszego, który po dodaniu neutronu zmieni się właśnie w ten niestabilny, generujący jak największy wybuch. Dlatego też bomba atomowa sama w sobie nie wybucha, mimo tego, że zawiera tam bardzo dużo tych promieniotwórczych pierwiastków. Możemy je przenosić, dotykać, nie będzie z tym żadnego problemu. Nawet jeżeli one są spontanicznie promieniotwórcze, to do przekroczenia masy krytycznej wszelkie reakcje samoczynnie i tak się wygaszą, o czym na przykład wspominałem w jednym z ostatnich swoich artykułów. Serdecznie zapraszam, właśnie o rdzeniu trzeciej niewykorzystanej bomby atomowej, gdzie jeden z naukowców, najpierw tworząc barierę odbijającą neutrony, przypadkowo przekroczył masę krytyczną plutonu, czym naraził się nie na eksplozję, ale na tak dużą emisję promieniowania, że zmarł po zaledwie kilku tygodniach na ciężką chorobę popromienną. Teraz pora na bomby wodorowe, czyli czym różni się bomba wodorowa od bomby atomowej, zwłaszcza że obecnie na świecie większość arsenału atomowego to właśnie bomby wodorowe. Co w sumie nie jest dziwne, bowiem średnio z podobnej wielkości bomby wodorowej można uzyskać 700 razy większą energię niż w przypadku bomby atomowej. Podstawowa zasada działania bomby wodorowej jest, można powiedzieć, wręcz odwrotna od klasycznej bomby atomowej, w której dochodzi do rozszczepienia. W bombie atomowej energię pozyskujemy z łączenia ze sobą dwóch pierwiastków w tak zwanej fuzji termonuklearnej. Mogliście spotkać się z tym zjawiskiem. W jednym z materiałów wspominałem o tym, że elektrownie oparte na fuzji termojądrowej to przyszłość naszej energetyki, ale z drugiej strony możecie też spojrzeć na Słońce. Tam ta fuzja termojądrowa dzieje się cały czas i dzięki niej właśnie Słońce ma tyle energii i świeci tak jasno. Także bomba wodorowa jest trochę generatorem małego Słońca na małym obszarze. Ale jak to wszystko działa? Znowu dochodzimy do izotopów. Chcemy ze sobą połączyć dwa pierwiastki. Problem polega na tym, że w jądrze atomowym znajdują się protony o ładunku dodatnim. Jeżeli chcielibyśmy połączyć ze sobą dwa jądra, musielibyśmy przezwyciężyć oddziaływania, bardzo silne oddziaływania między sobą tych jąder atomowych. Nie trzeba być mocnym z fizyki, żeby wiedzieć, że jeżeli coś ma ładunek dodatni i drugie coś ma ładunek dodatni, to będzie się to od siebie odpychać. Można to przetestować na zwykłych magnesach. Jeżeli więc chcielibyśmy łączyć ze sobą dwa atomy, to najłatwiej wybrać takie, które mają najmniejszy ładunek. A najmniejszy ładunek będzie miał oczywiście wodór, który ma zaledwie jeden proton w swoim jądrze. Mimo tego wciąż potrzeba dostatecznie dużej energii, żeby ze sobą te jądra połączyć. Jeżeli powiększylibyśmy protony do wielkości wiśni, to elektron wokół tego jądra krążyć będzie w odległości około kilometra. Więc teraz tak, chcemy połączyć ze sobą dwie wisienki oddalone od siebie o około 2 km. Problemem będzie tutaj nie tylko trafienie jedną wiśnią w drugą, ale też przezwyciężenie całej tej energii.
A żeby przezwyciężyć tą energię, musielibyśmy te atomy rozpędzić do jak największych prędkości. A żeby rozpędzić atomy do jak największej prędkości, najlepiej je podgrzać. Do jakiej temperatury? Tutaj znowu z pomocą przychodzi Słońce, gdzie takie reakcje zachodzą w każdej sekundzie. Temperatura w jądrze Słońca wynosi około 15 milionów stopni Celsjusza. Tak więc wynikałoby z tego, że musielibyśmy rozgrzać atomy do 15 milionów stopni Celsjusza, prawda? Otóż nieprawda. Potrzebujemy znacznie więcej. Jako że ciśnienie na Słońcu jest kilkakrotnie większe niż na Ziemi, temperatura, którą musimy osiągnąć na Ziemi, to jest około 100 milionów stopni Celsjusza. W takiej temperaturze możemy rozpędzić atomy wodoru do takich prędkości, że będą się one ze sobą zderzały i jądra atomowe mogą się ze sobą połączyć. I w ten sposób z wodoru może powstać hel. Przy czym potrzebowalibyśmy jeszcze dodatkowych neutronów, jako że jądro helu składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów. Ale tak jak wspominaliśmy na początku, mamy coś takiego jak izotopy, czyli możemy połączyć ze sobą dwa izotopy wodoru, czyli dwa deutery i wyjdzie nam z tego hel. Brakuje nam tutaj jednak jakichś dodatkowych elementów układanki, które moglibyśmy wykorzystać później. Brakuje nam dodatkowej energii, która by się uwalniała. Co więc w przypadku, gdybyśmy chcieli połączyć ze sobą deuter i tryt, zawierający o jeden dodatkowy neutron. W takim przypadku stworzylibyśmy hel, którego energia będzie mniejsza niż suma energii deuteru i trytu. Ta energia zostałaby więc uwolniona, mielibyśmy jeden dodatkowy elektron, którym moglibyśmy bombardować kolejne jądra atomowe. Zasada wydzielania energii jest tutaj dokładnie taka sama jak w przypadku klasycznej bomby atomowej, czyli E równa się mc kwadrat i z naprawdę niewielkich ilości paliwa moglibyśmy wytworzyć ogromną moc. Problem polega na tym, jak w warunkach polowych wytworzyć temperaturę 100 milionów stopni i jak przetransportować obok deuteru tryt, który jest przecież pierwiastkiem, który się bardzo łatwo rozpada. Nie można go po prostu wsypać do bomby atomowej. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest bardzo prosta. Zapalnikiem w bombie wodorowej jest bomba atomowa, czyli składająca się z rdzenia plutonowego, najczęściej bomba, która w momencie eksplozji wywołuje ogromną temperaturę, ogromne ciśnienie, jednocześnie wywołuje promieniowanie. Druga bardzo ważna rzecz to jest to, skąd się bierze tryt. Tryt bierze się z deuterku litu. Okazuje się bowiem, że jeżeli deuterek litu zostanie zbombardowany elektronami, na przykład pochodzącymi z plutonu lub uranu, który znajdzie się w bombie atomowej, a dodatkowo będzie jeszcze w płaszczu otaczającym zbiornik z deuterkiem litu, to w wyniku tego powstanie nam tryt. Tak więc zamiast umieszczać obok deuteru tryt, ten wytwarzany jest w samej eksplozji i jednocześnie chwilę później bierze udział właśnie w fuzji termonuklearnej i wytwarza energię taką samą jak Słońce. Niesamowite. I jako że cała ta fuzja termojądrowa jest procesem, który jest samo podtrzymujący się w takich warunkach, wykorzystane jest całe dostarczone tam paliwo i wydajność takiej bomby wodorowej jest 700 razy większa, o czym już wspominałem, od bomby klasycznej atomowej, dlatego też obecnie większość państw, które posiada arsenał atomowy, posiada właśnie bomby wodorowe, które w łatwy sposób też można montować na przykład na pociskach. Także na sam koniec pozostaje mi życzyć Wam, żebyście nigdy nie doświadczyli działania takiej bomby atomowej, bomby wodorowej na swojej skórze i żebyśmy w ogóle nigdy już nie byli świadkami użycia tak potężnej broni gdziekolwiek. Tego Wam sobie życzę i przy okazji zapraszam Was na nasze kolejne materiały. Serdecznie zapraszam. Cześć.